Patataj. Cześć! Witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś, tak jest moi drodzy, Lego Mixels nam się przytrafią, a dokładniej Palladium z ów wspomnianych Lego Mixelsów. 41559 to numer tego, no właśnie, polibaszka raczej niż kartonu. Moi drodzy, seria Mixels, jeżeli nie znacie, to jesteście naprawdę młodzi. Ja tą paczkę dostałem jeszcze na urodziny, w trzecią urodziny swojego kanału. Jeśli przegapiliście ten wielki unboxing, to was tu teraz zapraszam. Od klockowego Kacpra, który stwierdził, że to jest moja ulubiona seria. Cóż, ulubiona moja seria to co prawda nie jest, natomiast jest to seria, którą darzę ogromnym sentymentem. Moi drodzy, przeogromnym sentymentem, ponieważ ta seria towarzyszyła początkom mojego kanału. Tak jest, to już ponad 3 lata, moi drodzy. I na początku do mojego kanału, gdy jeszcze mało klocków kupowałem, no i w ogóle tej kasy tak naprawdę nie było, no i też ten świat klockowy powoli wchodziłem, to było jak złoto, moi drodzy. Takie tanie polibaszki, tanie zestawy były jak złoto. No i właśnie wtedy ich miałem dużo. Na moim kanale pojawiało się co kilka dni właśnie w Mixelce. Ach, sentyment, moi drodzy. Niemniej tutaj takiego z serii tych kamiennych, bo spójrzcie, to w ogóle seria 7, no i tu były takie zamkowe, Medivale, Camelot, Mixadel i Palladium, którego mam tutaj, zmieniały się w dużego Maxa. Tutaj z tych ja miałem chyba tylko tego i tego, te dwa, więc seria 7 jakoś mnie mocno ominęła. I zmienia faktu, że właśnie z tego wspominanego sentymentu ja dziś mocno poluję dalej na tą serię i będę polował. Gdyż no była to, uważam, świetna seria, ja prorokowałem, że pewnie po niej, że biznes jest dosyć próżny, że po niej pojawi się pewnie jakaś inna tania seria. Niestety nie pojawiła się, bo no, nie wiem, nie można ankitów tak nazwać, tych seseczek z ankitami, kiciomrożek. Fajna w ogóle folika, aż dobra, ja już się tu nie rozczulam. Moi drodzy, taka instrukcja towarzyszyła nam w każdym Mixelsiku. O, tu mam jego rysunkową wersję, ponieważ musicie oczywiście wiedzieć, że one bazowały na bajce, która leciała na właśnie Cartoon Network. No i mamy instrukcję, moi drodzy. Ja sobie wyjątkowo dla was zrobię speed build w tym odcinku, bo dawno żadnego speed buildu nie robiliśmy. Chociaż wiecie, jestem mistrzem buildów i znam wiele sztuk buildów i mógłbym wam spokojnie zaprezentować jakiś inny. Jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to zapraszam na mój filmik, gdzie pokazuję 7 moich sztuk budowania. No widzimy, jest kilka ciekawych klocków. Przede wszystkim takie dwa skrzydełka. Kurczę, myślałem, że są te skrzydełka, które kiedyś miałem też w jednych Elfsach, ale nie, to nie są te skrzydełka z Elfsów ewidentnie, więc jest to jakże fajny motyw, którego ja bym chętnie wykorzystał jako miecz. Mamy również w odcieniu złotym te tutaj kolorki. I co ciekawe, tu mamy chyba tą fajną wersję, gdzie mamy tego małego złośnika. On był tylko, już mówię o co chodzi, on był tylko w 1/3 oczywiście nam się zdarzał ten mały złośnik Nixel, dokładnie on się nazywał. Moi drodzy, więc fajnie, że mam to szczęście, właśnie fajnie, że to szczęście zadbał mi tu klockowy Kacper. Nie traćmy jednak czasu i zróbmy sobie teraz spoiled builda, moi drodzy. Czas, start! No i tak, moi drodzy, prezentuje się nam całość.
to znaczy miksel o nazwie Palladium. W gwoli jeszcze ścisłości słowa instrukcji Camilo, to mamy powiększenie. Camilo był bardzo fajny, również ten taki katapulta, wiecie, prawie jak człowiek orkiestra, tak samo tu katapulta, no i ten konik Palladium, Mixel Max, on się zmieniał w coś takiego, Medieval z Max, Mixel z Max, średniowieczny, więc no i tu cała seria zaprezentowana jeszcze w właśnie na jednym plakacie w okazałości Mixopolis, moi drodzy, super. Jak to wyglądało teraz, jeżeli chodzi o przyjrzenie się temu? Dwa kluczuszki zapasowe, ale to nie jest nic specjalnego. Tutaj nasz Nixel, przyjrzyjmy mu się, wyglądał tak, no taka mina, wiecie, coś jakby jakaś pułapka zastawiona była, jakby jakieś oblężonko było i by się wróg nie spodziewał, że tutaj jakaś zasadzka na niego jest przygotowana. Jest to pierwszy Nixel, którego kojarzę z takim gadżetem, dość dużym przynajmniej, w ogóle chyba z gadżetem. Ja nie kojarzę, żeby przecież jakiś Nixel miał gadżet, zazwyczaj miał tylko minki i tyle, więc fajnie. Siódma seria nie była ostatnio, bo jeszcze była ósma bodajże i na niej chyba się to skończyło. No to było 3 lata temu, więc ja już też tak średnio to pamiętam niestety, ale raczej na ósmej. Jeżeli chodzi o samego naszego konika Palladiuma. No, jedno oczko, które tutaj mamy, widzicie, o, na takim klocuszku, one w jakiś sposób może się tutaj kręcić, oczywiście musimy tu włożyć trochę siły, natomiast oczywiście co nas boli, ono się może tu przesuwać, ale to zależy, bo możemy lubić, że się przesuwa i nie mieć z tym żadnego problemu, przecież tak, moi drodzy, why not? Ogon, to jest flaga, świetny patent, świetny, ciekawy pomysł, żeby ogonek był flagą, no i dwa jego skrzydełka tutaj w ten sposób nam się poruszają. Ja zrobiłem tak bokiem, oczywiście mogą być, a właściwie powinny być w takiej pozycji, żeby to było lepiej, tak przynajmniej prezentuje nam ten, natomiast również mogą być oczywiście tak, no one się mogą po prostu ruszać. Przyjrzawszy się mu od góry, widzimy tutaj takie coś mamy, ależ moi drodzy, czekajcie, bo widzę coś, spójrzcie moi drodzy. Czekajcie, czy ja się mylę? Nie mylę się, moi drodzy, spójrzcie, pierwszy raz w historii brakło klocuszka, aczkolwiek czekajcie, chyba że on tą, bo to jest dzida? Nie, nie mamy tego w instrukcji, co oznacza, moi drodzy, że po prostu ta dzida jest wspólna. Ta dzida jest wspólna. No ja jestem trochę w szoku, no ale ta dzida jest wspólna. Moi drodzy, przy czym ona tu nie wchodzi, wchodzi nam tylko tu na końcówkę, jak widzimy. No jest spoko, aczkolwiek szkoda moim zdaniem trochę Lego, że tak zrobiło. No jeden klocuszek więcej i ta dzida byłaby podwójna, więc zachwalają to gadżet, no niestety on tego gadżetu mieć nie może na stałe. Natomiast tu w tej dzidzie może ładnie szarżować naprawdę w pierwszym rzędzie, w każdej walce może tu szarżować, wiecie o co chodzi. Patataj, 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 patataj. Wygrywając w ten sposób wojny, oblężenia, zdobywając krainy, no normalnie prawie jak Khaleesi na swoim smoku, ale nie rozmawiajmy o tym fatalnym sezonie Gry o Tron. Moi drodzy, co mnie tu na pewno boli, to spójrzcie, te nóżki przednie, które są jakże nierówne z tymi tylnymi. No on jest tutaj tak pochylony troszkę w przód, może tu będzie lepiej widać, no i to troszkę mi tak osobiście przeszkadza, chociaż nie jest jakiś wielki problem, no ale nawet sam fakt, że tutaj nimi tak się średnio porusza, no wygląda to troszkę słabo, tutaj te przednie łapki tylnie, to już spoko, zawiasy kulkowe, coś do czego jesteśmy mocno przyzwyczajeni, ogonek super, no ta dzida też fajna, szkoda, że jest jedna, gdyby tu jeszcze dali drugą, no cóż. Jego pysk wygląda trochę dla mnie jak smok, bardziej niż jak jakiś koń, porusza tutaj tą szczęką, więc może też nam robić jakieś iha, iha, iha. I tak dalej, i tak dalej. To jest spoko, ten złoty klocek to jest retas. No i oczywiście szyjka może być poruszana na różnych płaszczyznach. Nawet może tak sobie skądś tutaj sianko, czy co tam jedzą kamienne... O, odpadło! Kamienne, medievalowe stwory jeść. Nie wiem, co takie stwory jedzą. Moi drodzy, jeszcze raz powtórzę. Ponieważ no bez dwóch zdań to się załapuje do serii KBL, gdyż minęły no już 3 lata właściwie, praktycznie to te misele nie wychodzą, minęły ponad 3 lata, więc no cóż moi drodzy, lądują w serii KBL, ciężko nie mieć wrażenia, że kiedyś było lepiej, jeżeli my takie saszetki, takie polibaszki dostawaliśmy czasem nawet za 13-14 zł, moi drodzy, 20 zł to nie przekraczało, 20 zł to nie przekraczało, a naprawdę mieliśmy zacząć tu około 70 klocka, całkiem fajnego klocka, całkiem ciekawe konstrukcje, które jeszcze zmieniały się w maksa, ciężko nie mieć wrażenia, że po prostu było kiedyś lepiej, prawda? Dziś nie mamy takich małych zamienników, gdzieś poznikały, coraz częściej znikają, bo nie zapominaj, że nie tylko to kiedyś były małe Francji jeszcze. No tych polibaszków mam po prostu jakby coraz mniej, przynajmniej tak ogólnie dostępnych w sklepach, natomiast pojawiają się jeszcze inne opcje, ale to bardziej, wiecie, opcje fajne
fajnych gratisów, ale na Lego Shopie, gdzie musimy wydać kupę pieniędzy, żeby je dostać. Więc ciężko stwierdzić, co jest tutaj lepsze. Natomiast ja jednak mimo wszystko wolałem stare czasy, gdzie kiedyś było lepiej i mieliśmy takie właśnie małe polibaszki, że każdy mógł sobie na nie pozwolić, bo kosztowały naprawdę bardzo małe pieniądze. Uważam, że każdy mógł sobie pozwolić na takie 15 zł na wydanie, 13 zł. Oczywiście nie codziennie, raz w miesiącu chociażby. Nie, uważam naprawdę za świetną opcję. I mikselsiki cały czas są bardzo bliskie, jak już mówiłem, mojemu serduszku, moi drodzy. A w związku z tym oglądajcie inne odcinki z moimi mikselsikami. Oglądajcie oczywiście też na przykład podsumowanie top 7 moich mikseli, które zrobiłem jakże na opak, bo zbyt wcześnie trochę, bo później jeszcze dokupowałem miksele, ale nie, bardziej dostawałem miksele, bym powiedział. No ja mimo wszystko w jakiś sposób, że ja gdzieś jeszcze będę spotykał, cały czas będę je kupował, bo uwielbiam tą serię. Więc gdzieś tam będę sobie jeszcze mikselsiki polował, więc będziecie jeszcze je widzieli na moim kanale. I jeszcze raz zapraszam was do oglądania innych mikselsików, jak i całej serii KBL. No i cóż, może mi się kiedyś uda uzbierać z tego jeszcze na maksa, nie? Może jeszcze kiedyś będzie tak fajnie. Dzięki, do zobaczenia wkrótce, bye!